Witajcie tiktokowicze w ten piękny marcowy dzień. Kilka dni temu yy, świadczeniobiorca wujek 90-latek otrzymał rozliczenie PIT 11A. Dlaczego PIT 11A? Yy, ano dlatego, że przysługuje zwrot podatku dochodowego, który yy, pobrał dawca, czyli ZUS. ZUS od 90-latka, który nie przekroczył kwoty 30 tysięcy złotych brutto w 2023 roku, pobrał podatek dochodowy na kwotę 366 złotych. No, i co teraz taki świadczeniobiorca biorca? ma uczynić. A no no udałem się do urzędu skarbowego w Wejherowie yy, z zapytaniem co uczynić aby odzyskać należną kwotę która właściwie nie powinna była być Pobrana z uwagi na roczne świadczenia, które nie przekroczyły kwoty 30 tysięcy brutto. Wydawać by się mogło, że jest to oczywiste, że przy takiej kwocie nie będzie żadna zaliczka na podatek dochodowy pobrana w ubiegłym roku 2023. Otóż nic bardziej mylnego. Została pobrana zaliczka 366 zł. I aby teraz odzyskać, to albo elektronicznie należy wypełnić PIT, czyli 90-latek, albo elektronicznie wypełni PIT, albo komuś zleci, albo w formie papierowej. No ja to pomogę tak wypełnić 90-latkowi. PIT 37 pomogę po to, aby mógł uzyskać należną kwotę 366 zł, ale nie ma konta i teraz nie wiem, czy przez pocztę, czy... bo na inne konto raczej nie może, mimo że wszelakie dyspozycje udzielił, no nie wiem, czy będzie mógł na inne konto ZUS przelać, czy Urząd Skarbowy właściwie, bo ZUS pobrał te pieniądze przelewając do Urzędu Skarbowego, przekazując, a teraz to Urząd Skarbowy będzie zwracać te pieniądze po wypełnieniu PIT-u 37. No, Szanowni Państwo, czy tak się robi ze starszymi ludźmi, którzy już często żyją w swoim świecie i no, jeszcze zmuszać ich do papierkowej roboty, bądź nawet przez komputer? No, to chyba nie jest w porządku, proszę Państwa, że yy, ludzie, którzy nie przekroczyli kwoty 30 tysięcy złotych brutto, że są teraz zmuszani w 2024 roku do kwietnia rozliczyć się po to, aby uzyskać zwrot. To nie jest w porządku, proszę Państwa. No, to tyle taka informacja, proszę to przekazywać dalej. Wszystkiego dobrego trzymajcie się Tiktokowicze. pozdrawiam ze słonecznego Wejherowa w województwie pomorskim, trzymajcie się do uzdrzeni cześć.